Moje myśli są ciche to komediodramat w reżyserii Antonio Lukisza. Film został po raz pierwszy pokazany podczas 54. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, gdzie zdobył specjalną nagrodę jury. Film zajmuje 20. miejsce na liście 100 najlepszych filmów w historii kina ukraińskiego. Czym ty zajmujesz się? Moje myśli są ciche porusza odwieczny problem wzajemnych oczekiwań rodziców i dzieci. Główny bohater o imieniu Vadim pracuje jako inżynier dźwięku i muzyk, który napotyka wiele problemów i ma wiele niepowodzeń zawodowych i w życiu osobistym. Pewnego razu kanadyjska firma zatrudnia go do nagrania odgłosów ukraińskich zwierząt na Zakarpaciu. Vadim podejmuje się zadania z entuzjazmem i kreatywnością. Jednak jego matka nie podziela jego entuzjazmu. Tymczasem Vadim liczy na to, że jeśli uda mu się nagrać głos rzadkiego gatunku kaczki, to może uda mu się opuścić Ukrainę i wyjechać do wymarzonej Kanady. Czy jego marzenie się spełni? Tego dowiecie się, oglądając ten film. Boże, kim się eksportuje? Eksportuję zachodnim krainom zvuky naszych tworzyn.